49 rokiem działalności ogniska TKP w Kurzu-Siedlcu. Wybraliśmy nowy zarząd. Zarząd spotykał się regularnie, omawiając bieżące sprawy dotyczące ogniska. Główne problemy poruszane podczas tych posiedzeń to realizowanie głównych kierunków działalności, omawianie organizowanych, ocena przeprowadzanych imprez, sprawy finansowe ogniska i sprawy różne. Od początku istnienia ogniska stan członków według rejestru, a takowy posiadamy od samego początku, wynosi 1108 osób. W roku sprawozdawczym składkę członkowską opłaciło 108 osób. Drodzy zebrani, od 50 lat ognisko TKKF Kubuś przekonuje do wyjścia z domu i aktywnego spędzania wolnych chwil. Kierując się myślą Marka Fischera, że najlepszy czas na działanie jest teraz, propagujemy różne formy rekreacji duchowej, aby jak najwięcej osób mogło brać w nich udział. Przy ognisku działają stałe zespoły ćwiczone. Jeden z nich to ośrodek terapii ruchowej. Uczestniczy w nim ponad 40 osób, głównie panie. Ćwiczenia odbywają się w sali na świeżym powietrzu, w krytej pływalni. Były marsze z kijkami Nordic Walking, wycieczki rowerowe. Latem ćwiczenia odbywały się na boisku Orlik 2012. Dzięki Mazowieckiemu Towarzystwu Krzemienia Kultury Fizycznej udało się zorganizować dwa obozy integracyjne w Soczewce i w Mrzeżynie oraz wycieczkę na trasie Karpacz, Krzeszów, Kowary, Cieplice, Szklarska Poręba, Fraga, Kutna Kora. W tym roku dzięki zarządowi Powiatu Sierpeckiego mogliśmy poprowadzić również otwarte zajęcia w ramach ośrodka terapii ruchowej dla wszystkich kierunków bez względu na wiek. Najbardziej znaną od wielu lat formą działalności w naszym ognisku jest klub biegacza, którego celem jest popularyzacja dopingu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. To dzięki biegaczom jesteśmy wizytówką naszego miasta i powiatu w całym kraju. Ośrodek terapii działa 7 lat. Każdy z nas się czuje niby nastolatek. Sialala, sialala, sialala.
drugie miejsce zajął pan Leszek Czarnowski. A trzecie pan Andrzej Sokołowski. Proszę Państwa, powinien otrzymać bryżysta roku jeden, ale okazuje się, że na pudle stanęły nasi bryżyści, cała trójka, więc nie wypada ich nie wyróżnić. Chyba sami Państwo przyznacie. Najlepszego naszego indywidualnego wyczystę. Jak widzicie, pan Maradowski jest wybitny indywidualista. W związku z powyższym, taki był trudny, wygrał, wyróżniany do naszego życia. Proszę ładnie w moją stronę. Teraz byśmy chcieli wręczyć naszym biegaczom. Najlepszym biegaczem, jak już prezes wcześniej wspominał, jest Dariusz Szałecki. Poproszę brata. Mamy też specjalny dyplom dla naszego najlepszego weterana biegów przełajowych, Rysia Wiśniewskiego. Poprosimy. Szanowni Państwo, drodzy bilaci, chciałem podziękować za zaproszenie
jako kiedyś jako zawodnik sekcji koszykówki, sekcji piłki siatkowej. Teraz Patryk współpracuje z prezesem, współpracuje z organizacją. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Ta współpraca moja, jak przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Środowiskiego układa się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepszy sport dla całej organizacji. I chciałem skromne kwiatki złożyć na ręce pani wiceprezes, pani Ani Matuszewskiej, pani skarbnik, pani Olio Bratkiej. Dziękuję panie Mariuszu. A Mariusz jest zawsze dżentelmenem, jak widzicie Państwo. Całuję rączkę, zapraszam na Polskę, tak? Na karnawał, na prawo. Tak. Jest to po prostu sympatyk sportu. Organizuje wiele imprez, pomaga nam przy organizacji, także na takich ludzi zawsze możemy liczyć i czekamy. Pan starosta życzy sobie zabrać głos, bardzo proszę. Panie prezesie, szanowni państwo, bardzo nam miło jest, bo ja w imieniu kolegów samorządowców również chciałbym przekazać gratulacje i podziękowania za zaproszenie, a jednocześnie podziękowania za to, co robicie. To jest wspaniałe, że w każdym wieku potraficie ruszać się, w każdym wieku potraficie organizować zajęcia, turnieje, zawody. To są bardzo piękne chwile, które wspólnie przeżywacie, a zdajemy sobie sprawę z tego, że ten świat biegnie i zamykamy się w czterech ścianach, patrząc w ekran komputera. Tutaj widzimy, że Państwo potraficie się zintegrować, potraficie w formie zabawowej przeżywać wspaniałe chwile. I za to serdecznie Państwu dziękuję i gratuluję i na ręce Pana Prezesa dzisiaj takie skromne upominki samorządowe. Natomiast to, co Pan Prezes i o czym mówił też przy wręczaniu podziękowań, na pewno dużo, dużo więcej będzie upominków z okazji 50-lecia, czyli 23 listopada. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu własnym i kolegów. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak, proszę Państwa, jak powiedziałem, to jest, dzisiaj jest po prostu inauguracja, wstęp. I za chwilę, jak Państwo widzicie, przemiłe panie już czekają z szampanem. Myślę, że polejemy szampana i pozwólcie, że zniosę toast za pomyślność naszej organizacji. Stoła, stoła, niech żyją, żyją nam. Stoła, stoła, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa, za udany jubileusz. Dużo zdrowia.
często gram. Bardzo oni kochani, bo jak się bawić, to tylko wtedy.